Siemano, z tej strony Pilo, a to 45. odcinek z gry Piśmin 1. I w dzisiejszym odcinku udamy się już do bazy Salamandry. Tak, w końcu się to stanie. Długo na to czekaliśmy. Możliwe, że stoczymy pojedynek z Azarem Javedem w końcu. I być może pomoże nam przy tym Berengar. Bo jak pamiętacie, czy nie, czy też nie, to pod koniec czwartego rozdziału Berengar się udawał właśnie z powrotem do Wyzimy, no czyli tu, gdzie się znajdujemy. I możliwe właśnie, że on tam nam może i pomoże. Mam nadzieję, że pomoże nam Berengar i że gdzieś będzie. O nie, hrabia Devet. Co oni tutaj robią? Czego tu szukasz, Wiedźminie? Przepuść mnie, Devet. Strasznie wyglądasz, jakbyś nie spał całą noc. Masz rację, hrabio, jestem zmęczony. Mogę przejść? Mój drogi Geralcie... Spędziłem noc ze strzygą. Moja cierpliwość powoli się kończy. Przepuść mnie. Ze strzygą? Mogę wiedzieć, z jakim rezultatem? Zabiłeś ją? Strzyga nie będzie już sprawiać problemów. Wiem ponadto, że ktoś z bliskiego otoczenia królewny jest zdrajcą. Wiesz kto? Jeszcze nie, ale to tylko kwestia czasu. Znalazłem pamiętnik, który pomoże zidentyfikować zdrajcę. Triss Merigold powinna znać jakieś przydatne zaklęcie. Czyli nie wiesz jeszcze, kto jest zdrajcą? Powinieneś mi oddać pamiętnik Ostrita. Wielki mistrz jest znacznie lepszym magiem od tej wiedźmy Merigold. Nie wspomniałem, do kogo należał pamiętnik. Ale... Kurwa, wpadłem. Prędzej czy później musiało do tego dojść. Pal to licho. Wiedźminie, rodzi się nowy porządek. Stań u mojego boku, po stronie zwycięzców. Przyłącz się do mnie, do Roderika Deveta, przyszłego wicekróla Temerii. Dla kogo pracujesz, Devet? Myślałem, że sam się tego domyśliłeś. Współpracuję z Salamandrą. Tymczasowo. Myślisz, że jesteś w stanie ich przechytrzyć? Są tylko środkiem do osiągnięcia celu. Jeszcze raz powtarzam, przyłącz się do mnie. Jesteś gnidą. Nie będę sobie brudził butów, rozdeptując takiego śmiecia. Chędosz się, mutancie. Zginiesz od mojego miecza. Chyba jednak pobrudzę buty. Klnę się na honor. Jeszcze No i mamy. No, wiedziałem, że to Devet. Znaczy, nie byłem wiadomo pewny w 100%, ponieważ zdarzają się czasami plot twisty, jednakże no... Ze wszystkich osób, jakie istnieją w tym uniwersum, to on jest największym, najbardziej prawdopodobną osobą, która by mogła się posunąć do czegoś takiego. Czemu ta tarcza się nie chce niszczyć? Dobra, nic. Spróbujemy bez niszczenia tarczy. Od początku rozmowy było widać, że to koleżka się tym zajmował i odpowiada za wszystkie zła, które tutaj się znajdują. Może Foltest nam się bardziej odwdzięczy i już nie będzie na nas robił zasadzek. Po zwycięstwo! Znaczy, może nie tyle co zasadzek, ale co używał przesadnych środków ostrożności bez zapowiedzenia, typu zamknięcie nas ze strzygą w poprzednim odcinku. Święcony miecz zakonu, to nawet szkoda mi podnosić. Notatki z eksperymentów. O, i chleb z szynką, i brosza salamandry. Dobra, zobaczmy, co było w tym notatniku. Aha, książka opisuje wyniki badań nad zmutowanymi wojownikami, które zostały oznaczone jako eksperyment F i S oraz wyniki badań nad zmutowywanymi ogarami wojennymi. Ojojoj, czyli rozumiem, że to coś, z czym będziemy się mierzyć. I patrzcie, tam już jest zamaskowany wojownik salamandry. No i wychodzi na to, że o, tam na górze też mamy jakichś strażników przy... wejść do twierdzy starego dworzyszcza. No, jestem ciekawy, czy będzie już dobiegać końca ta historia, czy też nie, czy Alvin się u nich znalazł, czy gdzieś indziej. Też jest bardzo ciekawe pytanie. O kuźwa, zmutowana Ryla, nie wiem czemu jest przyjazna w ogóle, jest Azar Javed. Witaj ponownie, Geralt. Poznałeś już Rylę? Przeszła ostatnio swoistą przemianę, otrzymała dar życia. Geralt! Swoistą przemianę, dar życia? Kpisz sobie. Ryla nie żyje. Ten bezwolny worek krwi i mięśni nazywasz żywym? Biała Ryla jest teraz istotą niemal doskonałą. Przekonasz się o tym. Twoje eksperymenty są żałosne. Tak jak i ty. Ryla, kochanie, chyba nie pozwolisz obrażać swojego pana. Geralt! No jedyne, co mówi, to Geralt. Szkoda, że kurde Ryla tak skończyła.
Ale cóż, szczerze to nie wiem, czy mam się bić z nią stalowym czy srebrnym, ale to zobaczymy po obrażeniach. Zadajemy 8. To jest niewiele. Ale dobra, wystarczyło posłużyć się hardem. Ajajaj, szkoda, szkoda bardzo Riley. Wow, miała dekokt Rafarta Białego. Ale kurczę, szkoda, szkoda, że tak skończyła. Znaczy, no ona nie była jakąś za specjalną, dobrą postacią. No ale ogólnie też nie była raczej zła, po prostu miała słabe metody. No po prostu była taką, wiecie, no neutralna bym powiedział, taki najemnik typowy, tak? Czyli jak ktoś mu za coś zapłaci, to się tego podejmie i tyle. No na salamandry działa, no bo to ludzie, na ciebie zadziała. No tak średnio, biuszku. No ale to zawsze zadziała. Plus jest taki, że te wojownicy to jest dla nas takie śniadanie. I tak w sumie możliwe, że trochę nadużycie. No ale nie wiem, przekąska może to jest odpowiednie słowo. No naprawdę są mierni. Po prostu o to mi chodzi, że nic dla nas za specjalnie nie znaczą. Boję się tylko, żeby z Berengarem się nic nie stało i żeby go nie zamienili na takiego mutanta, który jak Ryla skończy. Byłoby bardzo, kurczę, mi smutno wtedy. Może Berengar jeszcze tutaj nie dotarł, czy coś. Nad tym się mogę łudzić, tak? Zabiłem co nieco. O kurde, mutant zabójca. Ty, teraz to się posypało. Nie wiem, czy srebrnym mam ich bić, czy nic. Spróbujemy zwykłym mieczem grupowym i zobaczymy, jakie efekty będą tego. O, ktoś nam przyszedł nam z pomocą. Nie wiem, czy to wojska Temerii nie są tam naprzeciwko nas. W każdym razie ktoś nam pomaga, więc bardzo dobrze. Jakiś czarodziej tam jest. Riss Merigold, ty zdecydowała nam pomóc? Nie wiem. Zobaczymy za chwilę, jak tylko zabiję tego mutanta zabójcę. Rycerz temerski i Triss. Jest, Triss. No i fenomenalnie. Co to było? Nie jestem pewien. Chyba jakieś mutanty. Zjawiłaś się w samą porę. Daj spokój, nie mogłam zostawić cię samego. Dzięki, Triss. Geralt? Jak sytuacja na froncie? Skojatel mordują ludzi, zakon morduje nie ludzi, pomiędzy nimi krążą żołnierze Foltesta starający się zaprowadzić porządek. Z grubsza mamy remis. Nie wygląda to dobrze. Nie jest tragicznie. Po tym, jak odczarowałeś Addę, Foltest wyraził chęć zawarcia tajnego sojuszu z Lożą. Postąpił, jak przystało na rozsądnego monarchę. Loża udzieli mu wsparcia, dzięki któremu utrzyma tron i zaprowadzi porządek w Wyzimie. Udało ci się zrealizować swoje tajne plany. Między innymi dzięki tobie, Geralt. Ale najważniejszy jest fakt, że uda się ocalić setki istnień. Triss. Wiem, Geralt. Wiem. Mogę jej powiedzieć jeszcze o bazie Salamandry, która gdzieś tutaj jest? Ej, ej, Triss, Triss. Jestem pewien, że baza Salamandry znajduje się w Starym Dworzyszczu. Też tak uważam. Dlatego przed odejściem z zamku zaopatrzyłam się w klucz do krypty. Można z niej przejść do katakumb pod dworzyszczem. Jesteś genialna. Idziemy? Jasne. Dobra. No to zobaczmy, co to jest za krypta. Na pewno dużo tych krypt ostatnio mieliśmy, ale no jeśli to jest jedyne rozwiązanie, no to dobra. To niechaj tak będzie. A, i atakują nas. Wow, jaki zmutowany rycerz. Holender. Jasny, co to jest za monstrum w ogóle? O. No i zmutowany rycerz umiera. To prawda, ta animacja ciężko średnio do niego pasuje, bo jest za duży. No ale cóż. Geralt, to nie Grunt ma umarł. sensu. Musisz się śpieszyć, bo nie wiadomo, co knuje salamandra. Więc chodźmy. Nie, ja zostanę. Zostało mi jeszcze sporo mocy, a te mutanty naprawdę mnie wkurzyły. Właduję w nich trochę ognistych kul. Nie, Triss, to zbyt niebezpieczne. Od kiedy pytam cię o pozwolenie na pakowanie się w kłopoty? Albo ty mnie, skoro przy tym jesteśmy? Triss. Nie ma czasu, nadchodzą następni. Idź już wreszcie. Nie znoszę łzawych pożegnań. Do zobaczenia, Triss. Tak więc solo standardowo. Bruxa. Oj. Razem z Bruxą następuje niestety cenzura dla was. Przykro mi, ale no niestety nie mam innego wyboru ze względu na to, że te postacie no nie są
cenzuralne. Dobra, i te drzwi mogę otworzyć, okej. Okay. To otworzymy też. Będziesz długo zdychał! To twój koniec! Dobra, mamy kratę. Możliwe, że to wejście już do starego dworzyszcza jest. No i zobaczmy, gdzie to nas zaprowadziło. Dokładnie. Azar Javed. Oj. Wiesz, że Raila miała do ciebie słabość. Zawsze cię podziwiała. Szkoda, stanowilibyście dobraną parę. Kończmy tę farsę. Rzekłeś. Oto Kościej. Stworzony specjalnie do walki. Zabójca doskonały. Czemu na niebieskim jest Azar Javed? Co, ono się teleportuje teraz? No, tak myślałem. No nic, no to czas na Kościeja. O kurczę, no jest mocny, już czuję. Bo efekty zadaje niemałe. Jeju, jak z nim walczyć? Czekajcie, zobaczę sobie szybko w dzienniku, jakie słabości są Kościeja. Podatny na srebro. To wszystko. A jakby Igni go bić? Oj, to trochę mu bije. Więc będę uciekał przed nimi i Igni walił, to jest mój pomysł. Jak na królową Kikimor. Tylko, że królowej Kikimor nie dało się w ten sposób zabić, a Kościeja już tak. Gorzej jak od razu po Kościeju przyjdzie nam Azar. I nie będziemy mieli możliwości się zregenerować. To będzie problem trochę, ponieważ jestem... Jak możecie zauważyć, trochę osłabiony. Mam wysoki poziom zatrucia i mało życia. Dobra. Udało się zabić. Azar nie wyszedł. Tyle dobrego. Mamy serce Kościeja. To pozwólcie, że się trochę zregeneruje i wtedy będziemy kontynuowali dalej naszą przygodę. Znalazłem szczęśliwie ognisko, więc będziemy mogli pozbyć się zatrucia poprzez przespanie się. Mamy kolejnych tutaj delikwentów z Salamandry. Wychodzą do nas pojedynczo, więc się kasztą w paszczy lwa sami. Czy tam paszczy białego wilka, kto jak woli. No i dobra, czy tu już jest definitywnie to miejsce? Oj. Co się stało? A, Azar się pojawił. Jesteś straszliwie irytujący. Do tego porąbałeś owoc mojej długiej pracy, mojego Kościeja. Cóż, trzeba będzie rozwiązać sprawę bardziej tradycyjnymi metodami. Nie mogę się doczekać. Jak to groźnie zabrzmiało. Gdzie się nauczyłeś tych teatralnych sztuczek? Nieważne. Uprzedzałem cię, że sikanie pod wiatr bywa opłakane w skutkach. Za dużo gadasz, Javed. Czyżby strach cię obleciał? Tym razem wysikałeś się na tornado. Zabić go. Mój kolega znowu ucieka. Kto się pojawia? A ci zmutowani rycerze, okej. Okay. No to ostatnio jak biłem ich zwykłym mieczem, to poskutkowało jakoś. Dobra, zabiliśmy ich. I co tutaj się teraz dzieje? Czemu on nas teleportował do siebie? Wow, 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 wow. Dawno nauczyłem się polegać wyłącznie na sobie. Zanim cię zabiję, chcę, żebyś o czymś wiedział. Berengarze. Triss Merigold jest właśnie wleczona do laboratoriów. Pozwolę mutantom, żeby zabawili się z nią w nagrodę. Później będą tortury. Mam dla niej zaplanowany specjalny repertuar. Same złote przeboje. Wiesz, że każdego można złamać, to tylko kwestia czasu. Ona jest strasznie uparta, więc to będzie długo trwało. I co powiesz, Wiedźminie? Dalej będziesz zgrywał zimnego twardziela? Powiem ci. Nie robi to na mnie wrażenia, bo blefujesz. To ty się boisz, Javed.
Nasyłasz na mnie morderców, mamisz pięknymi słówkami, grozisz śmiercią. To wszystko dym w oczy. Umierasz ze strachu i odwlekasz to, co nieuniknione. Alar Zarbintala! Cóż to za... O nie. Berengar? Błagam mnie. Już myślałem, że nie zdążę. Przyda się pomoc na dłoń? Jasne. Przyznam, że przez chwilę nie byłem pewien. Zaskoczyłeś mnie. Przemyślałem parę spraw. Wróciłeś, tchórzu. Wiesz, jaka kara cię czeka? Ale możesz jej uniknąć. Zabij Geralta z Rivii, a zastanowię się nad okazaniem łaski. Twoje groźby już na mnie nie działają. Szykuj się, czarowniku. Idę po ciebie. Spotkamy się jeszcze, wilku. Berengar podjął decyzję. Wiedział, gdzie ukrywa się Javed. Wiedział też, że prędzej czy później znajdę czarownika. I wiedział, że samotna walka to samobójstwo. Bardzo fajnie. Nie wiem, czy gdybym inaczej z nim pogadał w Pani Jeziora, to on by się na mnie bardziej wkurzył, czy co by tam zrobił. Ale na pewno teraz trzeba podwiedzić. Kurde, zabił Twoje Berengara. Sztuczki na nic się nie zdadzą. Ty śmieciu paskudny. Uju jebany. No nie no, serio, to już koniec mojego przyjaciela wiedźminowego. Tym razem to Berengar poszedł moim śladem. Dołączył do mnie podczas walki z Azarem Javedem i zginął, ale jego poświęcenie nie poszło na marne. No jeszcze nie wiem, czy nie poszło na marne przypadkiem. Art. Ha, jak używam na niego art, to też na mnie to idzie. No jakbym ogień ogniem zaczął. Rozerwę cię na strzępy. No to jakoś idzie. Chuj. Powalenie. I znowu powalenie, ty. Twoje sztuczki na nic się nie zdadzą. Ej, co ja mam mu zrobić, jak on mnie cały czas powala, kiedy wstaje? Dobra, no zdaje się, że już prawie zabiliśmy Javeda. O kurczę. Przepraszam bardzo was. Telefon nie wyciszony, ale to jest coś ważniejszego, aniżeli wyciszanie telefonu. Mianowicie walka z Avarem. Jest! Zabiliśmy go. Szkodamy Berengara strasznie. Ojeju, ile on miał rzeczy i ile rzeczy z tych, co on miał, nie mogę podnieść, no nic. Kurde, no szkoda go strasznie. W każdym razie, jedyne co mogę zrobić, to skorzystać z lustra jeszcze. Javed, słyszysz mnie? Co się tam dzieje? Co z tymi eksperymentami? Pilnie potrzebuję w Wyzimie zmutowanych braci zakonnych. Przyślij mi też więcej tych nieudanych eksperymentów. Na tym etapie planu nie mogę pozwolić na żadne opóźnienia. Odezwij się. Javed nie żyje. Wiedźmin Geralt! Oczekuj mnie, wielki mistrzu. Wkrótce. No, dobrze, że nie stanęliśmy za tym zakonem ostatecznie. W tej wiosce. Geralt, jesteś! Triss, nic ci nie jest? Mówiłam ci, że sobie poradzę. Co się działo na dole? Opowiem ci później. Geralt? Co wiesz o wielkim mistrzu? Jest postacią niezwykle charyzmatyczną. Poza tym posiada dziki talent magiczny. Dziki? Coś jak źródło. Jest wyczulony na moc. Potrafi z niej korzystać intuicyjnie. Nie miał nauczyciela i nie uczęszczał do Akademii Magicznej. Sprawdziłam to. Prawdopodobnie zapanował nad mocą dzięki olbrzymiej dyscyplinie, typowej dla różnych sekt religijnych. Jak wielka jest jego moc? Trudno powiedzieć. Bardzo dobrze się ekranuje. Szef Salamandry nie żyje. Wspaniała wiadomość. Dowiedziałeś się czegoś o organizacji kontrolującej Salamandrę? Tak, to zakon płonącej róży. O bogowie, ale to znaczy... Właśnie, musimy pędem udać się do Wyzimy i powiadomić króla. Widziałam łódź na przystani, tam się spotkajmy. Dobrze. Porobiło, co? Azar, Javed i Magister są martwi, jednak mimo, że zniszczyłem laboratorium Salamandry, w którym tworzono mutanty, nie odzyskałem wiedźmińskich sekretów. Aby je odzyskać, muszę dotrzeć do wielkiego mistrza zakonu Płonącej Róży, Jakuba de Aldersberg.
To on stworzył Salamandrę i to on przechowuje tajemnicę Kaer Morhen. To będzie koniec tego odcinka, ponieważ porobiliśmy co nieco. Następne rzeczy już w następnym odcinku. No i kurde, no co mogę powiedzieć, no. Było fajnie, podobało mi się. To na pewno. Szkoda Berengara, ale jego śmierć nie poszła na marne. Fajnie, że zrozumiał wszystko Ziutek. Szkoda, że skończył jak skończył, ale zostanie na pewno zapamiętany. A ja mogę wam tylko powiedzieć miłego dzionka, miłego wieczorka i cześć.